Dzisiaj w studiu gościmy dyrektora Biura Euroregionu Beskidy Marcina Filipa. Panie dyrektorze, no minął rok 2017. Jak on wyglądał, jeśli chodzi o fundusze unijne, z których korzystały stowarzyszenia, firmy? No w końcu rok 2017 był rokiem dla nas już takim, można powiedzieć, przełomowym ze względu na to, że mogliśmy wystartować z naszymi funduszami i przedstawić ofertę tych pieniędzy, które Unia Europejska daje na programy transgraniczne naszym potencjalnym wnioskodawcom i późniejszym beneficjentom. Cieszymy się, że wprawdzie po długim czasie jakby przygotowywania tej merytoryki tych projektów udało się ten cały komplet materiałów i wszystkie zgody otrzymać. I od zeszłego roku realizujemy pierwsze nabory i widzimy pierwsze efekty tych projektów, które są przedkładane do Euroregionu Beskidy, a skierowane na to zaciśnienie współpracy polsko-czesko-słowackiej. Jakie podmioty najchętniej korzystały z tych projektów? Specyfika działania funduszy transgranicznych polega na tym, że mamy ściśle określoną listę podmiotów, które mogą aplikować do tego funduszu. Są to podmioty nieprzynoszące głównie zysku, czyli stowarzyszenia, fundacje, natomiast także podmioty, które zajmują się w sposób jakby taki profesjonalny współpracą z swoimi partnerami, głównie chodzi mi o samorządy terytorialne, czyli gminy, powiaty, są to związki kościołów, a także organizacje takie jak straże pożarno-ochotnicze, koła gospodyń wiejskich, wszelkie inne małe skupiska osób, które się interesują tym, co można przedstawić, pokazać swoim partnerom zza naszej południowej granicy. Więc szerokość spektrum jest bardzo duża naszych beneficjentów, także myślę, że każdy może znajdzie coś dla siebie, jakby chciał podziałać i porobić te projekty. Ale zaczął nam się kolejny rok, 2018. Czego możemy się spodziewać i kiedy ewentualnie zaczną być dokonywane nabory na wnioski i w jakich obszarach? Będziemy już startować z naborem na program polsko-słowacki, bo pamiętać trzeba, że Euroregion Beskidy w związku z tym, że jest instytucją, która spaja te trzy narody, czyli polsko-czeski, polsko-słowacki, ma jakby dwa źródła finansowania na te działania. Jest to fundusz Interreg, który jest związany właśnie z granicą polsko-czeską i nabór na wnioski, które mogą być realizowane na tym obszarze, będzie otwarty koło marca. Natomiast już teraz, już w lutym będziemy mieli otwarty nabór na współpracę, na działania związane z integracją działalności polsko-słowackiej. Więc wszystkie osoby zainteresowane, wszystkie podmioty zainteresowane, które chciałyby podziałać w tym obszarze, mają możliwość właśnie już teraz przygotowania się. Podkreślenia wymaga to, że fundusz nasz dysponuje pieniędzmi, które dla danego projektu sięgają od 20 tysięcy euro do 50 tysięcy euro, więc jest to dość pokaźna kwota. Projekty nie mogą trwać dłużej niż jeden rok. Dofinansowanie tych projektów to jest prawie 90%, ponieważ 85% tych kosztów daje Unia Europejska, 5% daje nasz budżet państwa, więc jest to dość fajny i atrakcyjny fundusz. Natomiast tematyka tych wszystkich projektów powinna być związana głównie z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego pogranicza. Komisja Europejska, nasze rządy Czech, Polski, Słowacji uznały, że nasz obszar jest na tyle atrakcyjny, że powinniśmy zbudować tą współpracę właśnie w oparciu o te tradycje, które od wielu lat spajają i przenikają się na naszym pograniczu i tak wykorzystać te pieniądze, żeby one w przyszłości mogły stworzyć pewną bazę ciekawych projektów, pomysłów, nawet infrastruktury po to, żeby nasze pogranicze rozwijało się w sposób równomierny także po zakończeniu tych edycji budżetowania, które aktualnie mamy. Więc zachęcać możemy także właśnie nie tylko do spotkań, do wspólnego prezentowania swoich umiejętności, tańców, tradycji, kultury, ale także do budowania drobnej infrastruktury takiej, która służyć będzie na przykład osobom odwiedzającym nasz piękny obszar, jakieś miejsca wypoczynków,
pięknych obszarach przyrodniczych, jakieś izby pamięci, jakieś wystawy, jakieś rzeczy, które pokażą sąsiadom, ale także turystom, osobom, które przyjeżdżają do nas z zewnątrz, jakie wartości, jakie rzeczy na naszym obszarze się kształtowały przez ostatnie dziesięciolecia, bo nawet i pewnie setki lat naszej wspólnej egzystencji na obszarze Beskidów. Więc tematyka jest bardzo szeroka, fajna i ciekawa i mam nadzieję, że znaleźć będzie można dość fajne tematy do realizacji projektów. Czyli wszystko zależy od polotu podmiotów, które aplikują. Zdecydowanie. Pomysły można cały czas konsultować z nami. No oczywiście sam proces naboru wniosków jest procesem technokratycznym, biurokratycznym. Trzeba papiery powypełniać. Unia Europejska ma swoje wymogi, które się przekładają na nasze projekty wnioskowe. Natomiast nie jest to nic trudnego. My jako biuro chętnie Państwu pomożemy. Każdej instytucji poświęcimy odpowiednią ilość czasu, żeby ten projekt zrobić jak najciekawszy, żeby pokazać, które walory można prezentować, które ewentualnie rzeczy trzeba sobie delikatnie mówiąc odpuścić, bo Unia Europejska tego nie będzie chciała u siebie wspierać. Więc proces jest przez nas kontrolowany, monitorowany i pomoc otwarta. Natomiast pamiętajmy, że same projekty transgraniczne są projektami z punktu widzenia tej biurokracji troszeczkę skomplikowane i na pieniądze, czy cała ten system działa na zasadzie refundacji państwa, stowarzyszenie, fundacja musi najpierw zrealizować cały projekt, a potem przedłożyć koszty do naszego wglądu, sprawdzenia i refundacji, więc to jest oczywiście pewien mankament, o którym musimy sobie powiedzieć, że na pieniądze czeka się troszeczkę dłużej niż w normalnych takich projektach realizowanych z regionalnych programów operacyjnych albo innych funduszy. Natomiast no, nie znaczy to, że nie należy z tego korzystać. No, po zakończeniu projektu, po 6 miesiącach te pieniądze najprawdopodobniej do Państwa z powrotem wrócą, a coś, co Państwo zrobią, pozostanie po prostu na długie, długie lata i myślę, że będzie cieszyć zarówno oko turystów, jak i mieszkańców naszego regionu, bo jest to, ten region jest na tyle ciekawy, że faktycznie warto było tutaj budować. No, ja muszę powiedzieć, że dosyć dużo właśnie instytucji narzeka na długi okres właśnie odzyskiwania kapitału. I to tak wygląda, jakby projekty były kierowane do instytucji bardzo bogatych. No faktycznie tutaj przez przekorę Pan zwrócił uwagę na to, że projekty z jednej strony nie są duże, dużo wartościowe, tak jak budowy dróg czy też mostów, wielomilionowe projekty się buduje. To są małe projekty, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że mamy w projektach Interreg tak dość specyficzną sytuację, ponieważ te programy są nadzorowane przez szczeble rządowe dwóch państw, więc ten przepływ pieniędzy pomiędzy Komisją Europejską, jednym państwem, drugim państwem i dopiero euroregionem i beneficjentami, którzy z tego skorzystali, jest po prostu siłą rzeczy dłuższy. I to powoduje to, znaczy my staramy się przepatrzeć wszystkie nasze procedury, na którym etapie można to skrócić, ale nie da się niestety jakoś zanadto to przyspieszyć, więc te pół roku, o których mówię, no to tak myślę, że z doświadczenia będą jak najbardziej realne. A jak się uda coś szybciej, byłoby nam bardzo przyjemnie. Jeszcze takie pytanie, bo w tej chwili takie dosyć nośnym tematem jest wiek senioralny, osoby niepełnosprawne. Czy również tutaj w tym zakresie podmioty, które się tym zajmują, organizacyjnie byłoby są nam, w stanie. Dla nas byłoby to jak najbardziej pożądane. To znaczy same projekty europejskie, projekty transgraniczne, które kierują się na pewną tematykę, o którą przed chwileczką powiedziałem, czyli tą ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, na nawiązywanie współpracy polsko-czeskich albo polsko-słowackich, wymagają jakby od beneficjenta otwarcia się właśnie na tych ludzi. Ten każdy z tych projektów powinien być jak najszerzej dostępny. Więc realizując projekt, pamiętajmy właśnie o tych grupach, które nazwę marginalizowanymi ze względu właśnie na pewne ograniczenia fizyczne, czy dla osób niepełnosprawnych jeszcze psychiczne, ale te projekty mogą być po prostu dla nich także skierowane do nich, albo ewentualnie bardziej dla nich przystępne, więc chcielibyśmy widzieć jak najwięcej takich projektów, takich, które wykorzystują swój potencjał właśnie dla zbudowania oferty dla tych właśnie grup, o których Pan przed chwileczką powiedział. To również miałoby swoją wartość integracyjną. Zdecydowanie, także. Panie Dyrektorze, wiemy też, że
Euroregion realizuje projekty własne. Tak jest. No my chcielibyśmy także poprzez jakby nie tylko zaoferować naszym mieszkańcom naszego pogranicza możliwość zrealizowania, napisania projektu, ale chcielibyśmy pokazać także pewne trendy, które należy wykorzystywać i sami realizujemy projekty, które są nakierowane na główne problemy, które my obserwujemy na naszym obszarze. Jednym z przykładów takich projektów jest projekty Czyste Powietrze. To, co się aktualnie u nas dzieje w sferze jakby zanieczyszczenia powietrza smogiem, jest nam także nieobojętne. No widzimy, że powietrze jako ten czynnik przenikający granice, na którego te bariery nie istnieją, no może równocześnie powinien być, że tak powiem, dbane, powinien być opiekowane się przez podmioty, które są zarówno, czy ludzi zarówno mieszkają po jednej i drugiej stronie granicy, i my jako Euroregion staraliśmy się zrealizować właśnie projekt edukacyjny, który nie jest nastawiony na duże inwestycje, ale pokazuje głównie młodzieży szkolnej, dzieciakom, osobom, które oglądają jakieś przekazy medialne, to, że możemy małymi krokami dbać o nasze powietrze, więc to jest jeden z takich właśnie projektów, które mam nadzieję będą, o których będzie głośno. Dodatkowo realizujemy szereg projektów związanych z promocją naszego obszaru, bo widząc te walory, o których także przed chwileczką powiedzieliśmy, chcielibyśmy przedstawić ofertę ich wykorzystania turystom zarówno z Polski, jak i z turystów z zagranicy. Chcielibyśmy, żeby Czesi, którzy do nas przyjeżdżają na zakupy, czy Słowacy, zostali chwilę i oprócz tych, po tych zakupach, po tych 3-4 godzinach, poszli i oglądnęli coś fajnego na naszym obszarze, zwiedzili fajne muzeum, wykorzystali ciekawy park czy inne infrastruktury, więc te działania dla nas są postrzegane jako bardzo istotne i ważne, więc Euroregion będzie dalej realizował, z jednej strony rozwiązywał, czy starał się rozwiązywać ważkie problemy tego dnia życia codziennego, jak to zanieczyszczenie powietrza nieszczęsne, ale także budować jakby taką przyszłość naszą, promując ten nasz obszar na jak najszerszym zakresie, żeby był wykorzystywany, odwiedzany i żebyśmy byli dumni z tego, co realizujemy, robimy. Gdzie jako potencjalni beneficjenci możemy się zgłosić, żeby uzyskać informacje, ewentualnie deklarowaną przez pana dyrektora pomoc? Oczywiście na naszych stronach internetowych państwo znajdą nasze dane teleadresowe i wszelkie informacje wstępnie potrzebne do tego, żeby się zorientować, jak należy projekt pisać, jaka jest tematyka, i tam może ten pierwszy krok należy wykonać pewnie właśnie w tej sferze internetowej. Natomiast później zapraszamy do nas do biura. Nasze biuro mieści się na ulicy Widok 18. Bardzo chętnie będziemy gościć wszelkich potencjalnych pomysłodawców tych projektów transgranicznych, skonsultujemy, pomożemy, pokażemy, jesteśmy po prostu dla państwa i mam nadzieję, że z tego efekty fajne będą. Czyli możemy tylko zachęcić wszystkich do skorzystania z pieniędzy unijnych. Jak najbardziej, jest tych pieniędzy jeszcze dużo. Mamy w najbliższym naborze ze strony polsko-słowackiej prawie 1,5 miliona euro do wydania, więc jest to naprawdę olbrzymia kwota. Potem jeszcze będziemy nabory realizować i robić. Na czeskiej granicy troszeczkę mniej, ale tych pieniędzy na pewno wystarczy na najlepsze pomysły i zachęcamy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.